jesteśmy na jednym z 17 cmentarzy wojennych, polskich cmentarzy wojennych, które są w Uzbekistanie. Ten cmentarz jest w miejscowości Olmozor. To jest niedaleko historycznego miejsca, w którym formowała się w 1942 armia generała Andersa. Uzbekistan. Kraj w Azji Środkowej, w którym religią dominującą jest islam. Na początku te tereny wchodziły w skład Imperium Rosyjskiego. Później przyszedł Związek Radziecki. Jednak upadek Związku Radzieckiego niewiele zmienił. W 1991 roku, dokładnie 1 września, do władzy dochodzi tutaj Islam Karimow i od razu zaprowadza rządy twardej ręki. To był twardy autokrata, który trzymał w zamknięciu Uzbekistan przez 25 lat. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, po jego śmierci. Wówczas Uzbekistan powoli zaczął się otwierać. Dzisiaj Polacy objęci są ruchem bezwizowym. Mogą tutaj też przyjeżdżać naukowcy, którzy zajmują się historią Polaków z czasów II wojny światowej. Uzbekistan, państwo, które geograficznie leży daleko od Polski, natomiast jeżeli popatrzymy na naszą historię, szczególnie historię II wojny światowej, to państwo jest blisko związane z naszą historią. Tutaj, na tym terenie, w 1941 roku i na początku 1942 roku tworzona była tak zwana Armia Andersa. To tutaj przybywały osoby wycieńczone po obozach, po łagrach, osoby, które zostały deportowane w latach 40-41 na teren Związku Sowieckiego i tu przybywały w nadziei, że dostaną mundur, że wyrwą się z tego sowieckiego piekła. Tu tworzona była Armia Polska, natomiast no niestety część osób została tutaj, na tej ziemi. Tak naprawdę były to osoby, które przybywały na ten teren niezwykle wycieńczone. Były plemisty, czerwonka, tyfus, te wszystkie choroby, które bardzo dotykali niedożywionych żołnierzy. Też było bardzo mało jedzenia, było wyczerpanie, w Rosji wyczerpanie obozów powodowało to, że część osób zmarło. Około myślę, że ponad 3000 obywateli polskich, właśnie żołnierzy, zostali pochowani na tych 17 cmentarzach tutaj w Uzbekistanie. Otwarcie Uzbekistanu to ogromna szansa na przeprowadzenie badań i lepsze poznanie historii. Historycy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odwiedzili wszystkie 17 cmentarzy. Celem jest stworzenie wyjątkowego projektu, który jeszcze kilka lat temu byłby niemożliwy do zrealizowania. Projekt polega na cyfryzacji wszystkich 17 polskich miejsc pamięci w Uzbekistanie. Cyfryzacji, która pomoże wszystkim nam, Polakom, zapoznać się w sposób atrakcyjny z naszą historią oraz wszystkim rodzinom, które bardzo często są zainteresowane poszukiwaniem swoich przodków za granicą, a ze zrozumiałych względów nie mają zawsze takiej możliwości, żeby do Uzbekistanu przyjechać. Pomoże im, żeby spojrzeli na miejsca pamięci, odnaleźli swoich przodków, gdyż po cyfryzacji będzie utworzona strona, na której każdy zainteresowany będzie mógł te miejsca wirtualnie odwiedzić, będzie mógł sprawdzić listę osób pochowanych na wszystkich tych 17 cmentarzach. Jako historyk, jako naukowiec, osoba, która tygodnie, miesiące spędziła w archiwach postsowieckich, z jednej strony podchodzę do tego tak jak naukowiec. Próbuję to opisać, próbuję przeanalizować, natomiast proszę mi wierzyć, czasami to nie jest łatwe, kiedy widzi się na tych tablicach wypisane nazwiska chłopak 21 lat, 18 lat, 23. Możemy sobie wyobrazić, jak te młode ciało musiało być wycieńczone tym pobytem w łagrach czy na zesłaniu sowieckim, że tutaj, na tym obszarze, gdzie jest stosunkowo ciepło, gdzie mamy dostęp do owoców,
gdzie ten poziom życia był lepszy niż powiedzmy w północnej, podbiegunowej części Rosji, te osoby nie wytrzymały tej zmiany klimatu i tu na tej ziemi uzbeckiej pozostały. Nieprzypadkowo znajdujemy się w tej chwili w Uzbekistanie, blisko współpracujemy też z Kazachstanem, dlatego że w tej chwili nam jako naukowcom dostęp do archiwów postsowieckich na terenie Rosji, Białorusi czy Ukrainy po prostu jest niedostępny, nie możemy skorzystać. Ale tutaj w Azji Środkowej mamy także zasoby tych dokumentów. Warto pamiętać, o czym bardzo często zapominamy, że prawie połowa osób deportowanych do Związku Sowieckiego w latach 1940-1941 trafiła nie na Syberię, a do Kazachstanu. Także jeden transport trafił do Uzbekistanu. Tu są dokumenty, tu są dokumenty NKWD, tu są dokumenty partyjne. Współpracujemy z naukowcami z Uzbekistanu i pozyskujemy te wyjątkowe, unikalne dokumenty.